Siemano, tutaj Mikolix w 38 odcinku z Mikolajkowych Przygód. Proszę bardzo, pada tutaj cień, ale ja to naprawię, bo wiem jak. Tutaj naprawiłem, tutaj też pada straszny cień, ale na szczęście tak, pod mchem mamy światło. Nieważne, w tym filmie, jak widzicie, zrobiłem dużą część wyspy i cały odcinek będzie się skupiać na budowaniu tej wyspy. Pogadamy sobie, no i tyle w sumie. W sumie właśnie to tyle. Wszędzie będzie padać cień, ale na szczęście sobie to rozświetlę. No i tam też dałem świecące jagody między innymi i tak dalej. Ładuś na pufę wskoczył, te dźwięki w tyle spokojnie. Tak. No i właśnie, zobaczcie, tutaj, w tym miejscu, wydaje się, że mała część jest zrobiona. Tak od dołu. No, widzicie? A jak sobie podlecimy bliżej, to już się takie ogromne wydaje, nie? I patrzcie od tej strony, jakie to będzie robić wrażenie. Spędziłem kilka godzin praktycznie na budowaniu, no wow! Dzisiaj zajmiemy się tą dziurą i spróbujemy przynajmniej ten cały bok skończyć sobie. Ale po tamtej stronie też. Widzicie, że tutaj się też namęczyłem, te platformy zniszczyłem z Netheraku. Oświetlenie wyspy, żeby nie było ciemne i żeby ten cień tak aż bardzo nie padał. No to oczywiście nawet te korzenie, jak widzicie, bujne, czy coś w tym stylu. No i świecące porosty, świecące jagody, no i tak dalej. No i wszystko tak właśnie wygląda. Możecie ocenić. Zaczynamy, przechodzimy do budowania. Właśnie teraz widzicie, jak wszystko się prezentuje z tej strony. Tak, zrobiłem wszystko tutaj. Więc oczywiście bez przedłużania zacząłem robić takie coś, a później będę oczywiście... Łatwuś! A później będę oczywiście... No widzicie, stawiał. A nam to się zniszczy. Kaszle, drapie się, łatek, co się dzieje? Głośny ten łatek, co? Teraz wystarczy... Nie to, przepraszam bardzo. Aj, zniszczyłem nie to, co trzeba. Niszczymy to, no i mamy takie, proszę bardzo, no taki schemat, tak? Zaraz przejdziemy później i wam pokażę, jak to się robi. Bo to jest bardzo proste. Jak mamy górne właśnie tą podstawę, to od podstawy po prostu obudowujemy tak na trzy kratki, a później jak wyłapujemy taki schemacik i lecimy po prostu tak innymi bloczkami na ukos. I tak to działa, tak to wygląda. Nic dodać, nic ująć. Dokładnie tak. Nagrałem już bardzo dużo filmik z burz. Ten kontroler bardzo mnie denerwuje. Psuje się cały czas. Widzicie, popycha mnie lekko. Nie wiem, co się dzieje. Cały czas u mnie były burze. Tam, gdzie mieszkam, na Mazowszu. Niedaleko Warszawy. Nie powiem wam, gdzie. Może na jakimś zadupiu. No to w nocy, tak po północy, trzecia, druga, pierwsza, bardzo często są burze. Dobrze, teraz nie ma, teraz sobie mamy godzinę 12:30. Proszę państwa, ja sobie zacząłem grać o 7. Dokładnie tak, o 7. Więc jakieś 5 godzin gram i właśnie porobiłem to, co wam pokazałem. Dokładnie tą część sobie rozwinąłem. I tutaj sobie rozwinąłem. No mówię, że tak jak oglądaliście poprzedni odcinek, myślę, że no ze 3 tygodnie powinno mi to zająć. Tak gdzieś do połowy września, 15 września. Myślę, że będzie spoko. Wyspa będzie się epicko prezentować już.
Jak leciałem tam, to już się episko prezentowało, jak nie widać, że jest taka dziura i nic nie ma, nie? Niby się wydaje to wielkie, a niby bardzo małe, takie iluzje. Ale już chyba nawet ćwiartki nie mam. Nie wiem, może ćwiartkę, może mam coś. Coś koło tego. Coś koło tego. Ja wiem, że nudne to jest. Słyszycie w ogóle te szumy? U mnie tak deszcz leje. Wow, cóż za zaskoczenie. Nareszcie po tych wielkich upałach sierpniowych. Sierpień był bardzo gorący w tym roku. Zaczął padać. Jak ten kontroler mnie denerwuje? Szlak mnie zaraz trafi. Popycha mnie tak. Tam się tak porobiło. Powiem wam bardzo, że bardzo przyjemnie tak siedzieć sobie i budować. Jeszcze tam sobie słucham czegoś, bo tak nudno po prostu stawiać te kloce, nie? Żmudniej w ogóle. Po prostu przyjemnie sobie posiedzieć, pograć, jak pada deszcz za oknem. W ogóle uwielbiam pochmurne dni, jak jest tak mokro po deszczu. Czasami też takie lekkie mrzawki, jak padają, to bardzo lubię. Nie przepadam za burzami. Bo nie ma internetu. Nie no, co ja gadam głupoty. I tak dalej, pani Łatek. Żeby mi zaraz tu nie wyskoczyło, aby się ciemno zrobiło. Kurczę. Tylko leje deszcz na szczęście. Czy to jest ciekawe? Nie wiem sam. Łatek znowu na pufę wchodzi. Schodzi i wchodzi, schodzi i wchodzi. A jeszcze się taki człowiek nie urodził, który by wszystkim dogodził. No. Takie rymy, powiedzmy. Dobra, to nudne, ja to skończę i się widzimy z powrotem. Sobie muszę wymyślić jakiś temat w ogóle na rozmowę, bo nie mam żadnego. Jestem taki deszczowy, może nie deszczowy, ale podmokły, pochmurny chłopak. I moja ulubiona pogoda to wiosna, ale taka wczesna. No, urodziłem się 29 marca, nie ma co dziwić, nie? Chociaż miałem się urodzić 26, ale nie wyszło. Dobra, tutaj będzie w dół. Dolna część, kurczenia. Trzeba będzie się podbudować, słuchajcie, jeszcze na dół, bo to źle wygląda. Tylko patrzcie, ach, patrzcie, jak się ciemno zrobiło, jak jagody świecą. Tu zawsze robię takie, takie wiecie, kombinacje, raz zgłębienia, raz podwyższenia. I to musi być, znowu zaczęło bardzo mocno lać, to musi być asymetryczne. Bo to mi tutaj chodzi. Kurde. Kurde, bele jasny gwint. Kurcze mać! Muszę budować za dnia, bo creepery oczywiście, ten jeszcze kontroler przeszkadza. Tutaj tak, tutaj tak. I na wspak. I tak wiecie, na ukos. Znany schemat jest. Łączenia i zaraz wam pokażę. Będzie cięcie, efekt końcowy. Znowu nastaje noc. Dobra. Te kombinacje. Mikoliksa.
Mocne kombinacje. Mikoliksa. O! Kurczę! Patrzcie, ten kontroler sam mi się przesuwa. Nie no, żart. To był wtedy głupi żart. Ten kawałek nocny. To było tylko na kopii save'a już usuniętej. A więc tak. Cały czas bezpiecznie gram, żeby nie było. Żeby nie było. Ale ja wiem. Teraz już wiem, jak to zrobić. Oj, po prostu będę usuwał sobie no, górną warstwę. Zgadza się? Oczywiście, że się zgadza. Jak ja lecę, to możecie tutaj ocenić. Wow, no to już robi wrażenie. Tu się ma wrażenie, że wyspa jest niby skończona od tej strony. Tak nic nie widać. I połączyłem oczywiście cały ten fragment. I wygląda to naprawdę niesamowicie. Jestem z siebie dumny. No przyznajcie, że jakieś tam umiejętności oczywiście mam. Oczywiście mam, ale mi się głos załamał. Dobra. Ale co ty, ten kontroler jest naprawdę głupi i w ogóle nie wiem, co się z nim dzieje. Dobra. Jestem tutaj i będę takie platformy budował na środku. A jeszcze jeden w górę. O to chodzi, żeby asymetria była. Pięknie. Ten kontroler mi przesuwa, więc wiadomo, jak wygląda sytuacja. No i ocencie to, bo to zrobiłem w tym odcinku. Dokładnie tak. Kurczę, widzieliście, jaki ten kontroler działa? To jest gorszy od gówna. Dobra. Nie wiem, jeżeli też tak macie, możecie się podzielić w komentarzach. Ale się nie podzielicie. Bo ja to nagrywam tu serię dla siebie, nikt nie ogląda. Pytania, skąd ten kamień? Ano z generatora kamienia, zobaczcie. Tam nie ma oświetlenia i pada cień. A tutaj mimo, że pada cień... No dobra, nieważne, i tak będzie wszystko widać. To było zaplanowane. Przecież tutaj pada cień, no nie? I tak wszystko widać, bo oczywiście mechem sobie wszystko załatwiłem. Także no. Muszę sobie pocykać. No i tutaj będzie po prostu koniec tego. Dobra, ja zbuduję to. I tyle, bo w sumie nudy straszne, ja rozumiem. Ja pojmuję, ja wiem. No i tak. Dobra, my już kończymy. Pokażę wam na koniec filmu filmiki, które wam nie pokazałem. Ocencie oczywiście to. Paki sobie zrobiłem, to będzie oczywiście połączone, tak wiecie, góra, dół i tutaj ostro w dół, gdzieś powiedzmy dotąd. No myślę, że tak do 95, 90 poziomu, 85, tak, trochę większa rozbieżność. Ja kończę tutaj moje tutaj gadanie, pokażę wam moje klipy z odcinków już sprzed kilku dni, których nie wrzuciłem, a obiecałem, więc teraz w tym odcinku to będzie. Albo w kolejnym. Cześć. Uwierzcie mi, że ja to sam buduję, to serio nie jest gdzieś z jakiegoś programu wklejone, tylko to jest moja ciężka, już prawie 7-godzinna praca. Przestało padać. Łobudu! Sprowadzane są. Wracaj, bo jest właśnie zombie. Chodź. Gruch. Trochę niezręczna sytuacja, ale co zrobić? Powiem wam ciekawostkę, że też przez przypadek uderzyłem jednego z wieśniaków i mój pies nie zaatakował.